Jan Mazurek od wielu lat przemierza świat w poszukiwaniu najbardziej intensywnych wrażeń i emocji. Przekracza granice, śmieje się w twarz śmiertelnikom. Tam, gdzie zwykły człowiek bałby się wstawić mały palec u stopy, Mazurek wchodzi całym sobą. Odwiedzał fawele, niezdobytek góry, kosmos i łódź. Nic go nie złamało. Dziś jednak podbija stawkę, bo na zaproszenie prezesa Ziemowita pojawił się w siedzibie Lechii Gdańsk. Zbliżamy się do naszego punktu docelowego. Po drodze widzieliśmy ogromną biedę i ludzi, którzy bili się o gacie z numerem 28. Sami jesteśmy ciekawi, co z tego wszystkiego wyjdzie. Umówiliśmy się tutaj z Ziemowitem, który będzie takim naszym tour guide'em, jak to powiedziała mi kiedyś nieodżałowana królowa Elżbieta II. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie, panie redaktorze. Nie ma co ukrywać, że widzimy się w trudnym momencie, bo po spadku Lechii Gdańsk z Ekstraklasy. Ale jaki tam trudny, no. Ekstraklasa rośnie w siłę, jest bardziej konkurencyjna. A my będziemy grali w pierwszej lidze, czyli jak sama nazwa wskazuje, dość wysoko. Zwiedzimy trochę nowych miast, odwiedzimy Głogów. Po co nam jakiś Poznań, Warszawa, Częstochowa? Wezmę dla żony magnes z Głogowa. Będzie fajnie. Trzeba patrzeć na wszystko pozytywnie. Zawieszony jesteś, chuju. A co ja tam mówiłem? A, no kiedyś już jak byliśmy niżej, to zagraliśmy z Juventusem i było fajnie. Teraz może też zagramy z Juventusem. W firmie ochroniarskiej pracuje mój kumpel. A zapłaciliście już swojej firmie ochroniarskiej? Ale po co płacić? Pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Liczą się uczucia, przyjaźń, miłość, stosunki z drugimi ludźmi. To jest najważniejsze. A gdzie ty idziesz, wariacie? Przecież pan go zawiesił. Nie no, żartowałem. Dawaj na trening, raz, dwa. Widzi pan, jakich mamy profesjonalistów? Nawet na zawieszeniu chcą trenować. Panie redaktorze, zapraszam na spotkanie z trenerem. Kurtka do szatni. Wpierdolić ci kurtka. Wie pan, panie redaktorze, jest bardzo dużo opcji na mecz. Mecz można przegrać, mecz można zremisować. Wydaje się, że można też wygrać. No nie powiem tego panu z pamięci, musiałbym sprawdzić. Może można, nie wiem. Zapraszam, panie redaktorze, bo ja panu pokażę naszą gablotę. Gablotę z trofeami, proszę. Pusta jest, co prawda jeszcze, ale ładna. Wie pan, panie redaktorze, no ja jestem spokojny, że my tę gablotę zapełnimy. Ja mam przed sobą jeszcze kilka finałów. I finały to trzeba umieć grać, dobrze zmotywować zawodników. Ja potrafię to robić. My się nawet z żoną śmiejemy, że ja to jestem taki włoski Ancelotti. Zdaje się, że Carlo Ancelotti jest Włochem. Może jest. Taktyka to w ogóle pierdolenie, panie redaktorze. Mamy piłkę, no to mamy. No weź, podaj, strzel. Wielka filozofia. A co jak nie macie piłki? Co nie mamy? Mamy! Ja nie lubię takiego pesymistycznego patrzenia. Wy, Słowacy, jesteście naprawdę pesymistyczni. Polacy, a nie Słowacy. Co Polacy? Trening. Lecimy trening. Pan zobaczy, jak trenujemy. To pan nie prowadzi treningu? Nie no, prowadzę. Piłkę przyniosłem. Porządna. 5 warstw. Skóra. Umbro. Jest dobra, bo ja panu pokażę, jak chłopaki grają. Idziemy. A to serio? Można wygrywać, czy co? No można. A pokazałby redaktor jak? Czekamy na Duszana Kuciaka, który właśnie... Nogi! Który właśnie skończył trening. Jest z nami Duszan Kuciak. Ja? Ja jestem normalny, jestem bardzo normalny. Nawet przypominam sobie taką historię, że jadę tramwajem i kurczak mówi jajko hopsa sa, rululu, bim bam, bom. A jak podchodzi pan do spadku Lechii Gdańsk? Spadek? Jaki spadek? Dziękuję, nie jestem głodny. Nie pytałem o to, czy jest pan głodny. Umba, bim bam, bom.
Szczerze, jestem coraz bardziej zmęczony. Mam wrażenie, że ci ludzie tutaj są jacyś dziwni. Od godziny nie mogę się dostać do rzecznika prasowego. Jak dzwoniłem o 15, to przedstawił się jako Arek. O 15.30 jako Wojtek, a o 16 była już Karolina. Teraz przyjmie nas Paweł Żelem. Wchodź, mordo! Dzień dobry, panie prezesie. Ja tylko z jednym pytaniem. Jaka jest pana filozofia pracy, bo różnie... Słuchaj, mordo, pieniądze to trzeba wydawać. Po co to wszystko ma leżeć na koncie? Kapisz? Pieniądz robi pieniądz. Przychodzi do mnie rzecznik prasowy i mówi: prezesie, podwyżkę. A ja mówię: a ile? Mówi: 500. Dla mnie 500? 5000 mu dałem. Bo widzisz, ziomeczku, na pracownika to trzeba spojrzeć jak na człowieka. Dziś niego rzekłbym. Obiecałem, to spełniam. Nie, że oszustwa, że szwindel jakiś. Trzeba być uczciwym. Jak mnie w życiu pytają, co cenię najbardziej, to mówię: ludzi. Esa. A ty, a nie chcesz może długopisu? Zostało mi dużo. Czekaj, mordo, bo Kuba Kałuziński miał przyjść. Wejdź! Kuba, wyjdź. Albo dobra, Kuba, chodź jeszcze, chodź. Albo nie, dobra, już nic. Czekaj. Chodź, wejdź. Albo nie, wyjdź. Kuba! Albo dobra, nie, dobra, idź. Dobra, Kuba, chodź, jeszcze. Albo dobra, nie. Trenerze, kto to jest? Zjabate. Znamy się, dobrze się znamy. No jest. Nie jest to wszystko łatwe, ale udało nam się zorganizować spotkanie z Adamem Mandziarą, szefem wszystkich szefów. Zaraz, ale pan... Dzień dobry. Wszystko jest w porządku w Lechii Gdańskiej. Ale ja jeszcze nawet nie zadałem pytania. W porządku jest. Kurwa, człowieku, daj mi coś powiedzieć. Wszystko jest w porządku w Lechii Gdańskiej. Do widzenia. O, panie Ziemowicie, a mógłbym kawy dostać? Nie ma. A herbaty? Brak. A wody? Odłączona. To co w takim razie jest? Ja jestem. A mógłbym telefon podładować? Pewnie. Mario! No wsadzaj pan. No ale jak? No normalnie. Za tymi drzwiami znajduje się marketing Lechii Gdańsk. Kończy się już nasza wizyta w Lechii Gdańsk. Panie redaktorze, jedziesz już pan? Gacie Flavio byś wziął, z drachą lub bez?